Witajcie w recenzji zapalniczki za 2,50. Tutaj jest jej pudełko, bo pisaliście, że Wam się podoba. Pudełka Wam nie wyślę, bo też mi się podoba. Dobra, pudełko na bok. Zajmijmy się tym. Przygotowałem sobie już benzynkę. Przygotowałem sobie karteczkę do wytarcia. Przygotowałem sobie dekturkę. Wiem, że iskry lecą i mają temperaturę i lecą nawet w dużej ilości. I je czuć, ale to nie chce wyjść. A wyszło. To super. W środku pusto. To odłożymy tutaj na bok. Do rogu Wam położymy. Dobra, tak. Fajnie. Jestem tylko ciekawy, bo to wygląda mi... Tutaj są jakieś zapisy. W ogóle nie wiem, czy wy będziecie cokolwiek widzieć. O, tutaj coś. Ja to sobie potem przetłumaczę, bo to jest po angielsku, aby dobrze to zrozumieć, bo średnio coś z tego rozumiem. Ale tu nie pisze, że to jest Chiny. To jest plus. Tutaj mamy to taki filc. Jak to jest w klasykach. Trzeba to wyciągnąć. No i naprawdę, kurczę. Tutaj jest wata. Tutaj mamy śrubkę. No zobaczymy, czy działa. Jak działa, to super. Ja sobie tutaj dam podstawkę. Jak będzie działać, to ja sobie kupię jeszcze jedną, bo to różne były wzory. Dobra. O, już jest cięższa. To jest bardzo leciutkie. Dobra, myślę, że na razie tyle wystarczy. Nie chcę tego w żadnym stopniu jakoś przeładować, przesadzić. Teraz dam pod karteczkę i nie przepuszcza. Fajnie. Dobra, jeszcze taki minusik, myślę, jeszcze to niech to za chwilę poleży. Minusik, że tutaj jest to zardzewiałe. Troszeczkę. Ale można powiedzieć, że to minus. To oczywiście wyczyszczę. Będzie spoko. Trzeba przerobić. Wygląda dość porządnie z zewnątrz. Jakby to troszeczkę mniej klekotało. To tutaj oczywiście jak się coś wsadzi, to nie będzie. Ale póki co jest. Tak, dobra. Myślę, że można... Dalej nie kapie. Super. Wsadzić to już. Zamknąć. Nie nagrzewa się szybko. No, tak więc spoczko. Myślę, że produkt warty uwagi. No, tak więc ja osobiście Wam to polecam. Jeśli ktoś by chciał, to mogę na pewno to polecić. Taka króciutka, powiedzmy, że recenzja, test tej zapalniczki. No i
coś fajnego. Teraz tylko trzeba poczekać, aż wystygnie, wyciągnąć i sprawdzić, co tam pisze. Powiem wam, że troszeczkę mnie też dziwi to, na sam koniec, takie podsumowanie, grzeje, grzeje. Odpalmy. I gaśnie. I nie wychodzi żaden dymek żadną stroną. Od krywami trochę wyleciało. Tak więc nie przepuszcza też. Dobrze. Tak więc jeśli ktoś by był chętny, bo wiem, że na scyzoryk ktoś już jest chętny, to zapalniczkę chyba mogę wam też polecić. Do zobaczenia. Cześć.